To są gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Mateusz Maranowski, dzień dobry. W studiu moi goście, dr Andrzej Janusz, Instytut Józefa Piłsudskiego, dzień dobry. Dzień dobry. Karol Gac, portal do rzeczy.pl. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o pani Turczynowicz-Kieryło, nowej szefowej, właściwie znamy to nazwisko od kilku dobrych dni, pani Turczynowicz-Kieryło, która została szefową sztabu Andrzeja Dudy, no i wokół niej powstało bardzo dużo zamieszania. Z jednej strony pojawiły się bardzo dziwaczne artykuły w Gazecie Wyborczej dotyczące jej rzekomego pogryzienia w Milanówku, że ona pogryzła jakiegoś człowieka, który próbował ją powstrzymać przed roznoszeniem ulotek. Z drugiej strony pojawiły się także takie dyskusje o tym, że no więcej jest zamieszania wokół niej niż tak naprawdę rozgłos powinien zdobywać Andrzej Duda i kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a nie szefowa sztabu, więc tak naprawdę czy ona dzisiaj pomaga, czy szkodzi Andrzejowi Dudzie? Panie doktorze. Myślę, że pani mecenas Turczynowicz-Kieryło, jeśli miałbym określać parametry tej osoby jako szefowej sztabu, to oczywiście to jest moim zdaniem dobry pomysł. Znaczy to był pomysł, który ja odczytuję głównie jako osoba, która ma pomagać przeciwko w kampanii wyborczej przeciwko pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Znaczy kobieta i kobieta, to jest zawsze ta relacja. No jeszcze z drugiej strony jest Beata Szydło. Tak, Beata Szydło, tak. Znaczy tutaj mamy taką sytuację, że ten sztab składa się z, generalnie to są jakby, jakbym to określał, starzy wyjadacze polityczni. Jeśli tak można określić, pani premier Beata Szydło, Joachim Brudziński, Adam Bielan, to są osoby, które już niejedną kampanię prowadziły, mają sukcesy w tym wymiarze. I teraz dlaczego tak media zwróciły uwagę na panią Turczynowicz-Kieryło? Bo jest jakby stosunkowo osobą świeżą, jeśli tak można powiedzieć. Znaczy ona ma background polityczny dosyć ciekawy, bo ja tak się składa nawet osobiście jeszcze pamiętam, że ona była radną akcji wyborczej Solidarność w Bydgoszczy. W związku z tym osobą jakby też o centroprawicowych, niepodległościowych poglądach. I później jakby, ale w tej chwili na taką centralną, krajową politykę weszła i rzeczywiście media siłą rzeczy bardzo ją pokazują. I teraz czy to jest zarzut, że jakby odwraca uwagę od prezydenta Andrzeja Dudy? To znaczy ja uważam, że po kilku dniach już nie będzie odwracała uwagę. To znaczy te kilka dni były naturalne, bo jest osobą, była taką sensacją, jeśli można powiedzieć, tego sztabu. W związku z tym media się skupiły. Natomiast już po dniu wczorajszym, popatrzmy, po podpisaniu przez prezydenta tej ustawy o 13 emeryturze, no już myślę, że wszystkie media znów wrócą i prezydent Andrzej Duda będzie w głównym bohaterem kampanii prezydenckiej jakby swojego sztabu i na pewno rola pani mecenas troszeczkę będzie medialnie zejdzie na drugi plan. Ja się zgadzam, że to jest cena, którą Prawo i Sprawiedliwość czy obóz rządzący ponosi za to, że pani mecenas Turczynowicz-Kieryło jest osobą nową na tym szczeblu ogólnokrajowym, no bo to my, dziennikarze, mamy to do siebie, że od razu lubimy prześwietlać, lubimy zwracać uwagę właśnie na nowe twarze, od razu te osoby są zazwyczaj typowane albo proszone o wywiady i tak dalej, i tak dalej, więc to jest oczywiście naturalne w mediach. Niemniej jednak to mogło być problemem, gdyby to się utrzymało dłuższy czas. Znaczy ja się zgadzam z tym, że jeszcze tych kilka ostatnich dni problemem nie jest, ale gdyby taki stan rzeczy miał potrwać na przykład tydzień, dwa, trzy, to już mógłby to być problem w sytuacji, w której na przykład pojawiałyby się jakieś kolejne sensacyjne artykuły, pani mecenas na przykład miałaby kolejne mniej lub bardziej przemyślane wypowiedzi i znowu musiałaby się potem z nich tłumaczyć, no to koniec końców to byłoby wtedy pewne obciążenie dla prezydenta Andrzeja Dudy. Ja jeszcze przyznam szczerze, nie rozumiem jednej rzeczy. Znaczy dla mnie, moim zdaniem, nie do końca przemyślaną decyzją ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest fakt, że mamy tak, z jednej strony mamy Beatę Szydło jako szefową sztabu, ale od tej części organizacyjnej, mamy też Joachima Brudzińskiego jako szefa sztabu, mamy Adama Bielana, który jest rzecznikiem, mamy panią mecenas, która jest szefową kampanii i troszkę za dużo chyba tych osób, które czymś kierują, a koniec końców jakby tak spróbować to powiedzieć, kto odpowiada za kampanię, no to mielibyśmy problem, kto jest takim głównodowodzącym tej kampanii. Ale to nie jest właśnie tak, że osoba, która no jest taka świeża medialnie, tak jak mecenas Turczynowicz-Kieryło, obok, tak jak pan doktor wspomniał, starych wyjadaczy politycznych, tym bardziej, że dostała funkcję bycia szefową sztabu, no nie będzie powodować pewnego rodzaju tarć na linii organizacji kampanii Andrzeja Dudy. Czy moim zdaniem chyba nie, dlatego jest, można powiedzieć, takim pewnym kompromisem, jeśli tak można określić. To znaczy tak, ja po pierwsze, jeśli jesteśmy przy składzie sztabu, ewidentnie widać, że jest ten sztab i osoby właśnie te odpowiedzialne w sztabie
które mają główne funkcje, ten sztab jest jakby skierowany do wyborców centrum. Jest bardzo charakterystyczne, że na przykład nie ma polityków Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry z ugrupowania, prawda? Znaczy ewidentnie jest tutaj jakby takie przechylenie, ja to tak odczytuję, nawet to interpretuję, że to są osoby ze środowiskiem Jarosława Gowina związane. To jest po pierwsze. A po drugie, pani sama Turczynowicz no, jest jakby nie politykiem partyjnym. I w związku z tym rozumiem, że to będzie pewien kapitał budowany w przyszłości w tej kampanii, że to będzie osoba, którą nie będzie można skleić, że jest jakimś aparatczykiem partyjnym, prawda? Bo opozycja robi wszystko w tej chwili, żeby skleić prezydenta z obozem Zjednoczonej Prawicy, głównie z PiS-em, że to jest prezydent partyjniak, partyjniaków. Natomiast pani Turczynowicz, no, trudno będzie zarzucić, że ona jest jakimś funkcjonariuszem partyjnym. Ale czy Andrzej Duda, jeżeli będzie próbował się odkleić od Prawa i Sprawiedliwości, nie popełni podobnego błędu, który popełnił chociażby w debacie prezydenckiej Bronisław Komorowski, który dostał proporczyk, flagę z Platformą Obywatelską i nie jestem tutaj, oddał pani redaktor Olejnik wtedy ten proporczyk. Jeszcze panie doktorze. Tak. To znaczy, jeśli można, znaczy ja rozumiem, że ta faza, która w tej chwili się rozpoczęła, jest to faza konsolidacyjno-mobilizacyjna i rzeczywiście podstawowym bazą polityczną prezydenta to jest oczywiście obóz Zjednoczonej Prawicy. I teraz pytanie, co będzie dalej? I uważam, że prezydent chcąc wygrać wybory, a chcąc wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć 50% plus jeden głos, no musi próbować, jakby mówiąc nieładnie, łowić na innych łowiskach politycznych, poza Zjednoczoną Prawicą. I teraz będziemy ten proces obserwować i pani Turczynowicz z tego punktu widzenia może być osobą atutem, bo nie jestem taką osobą partyjną, natomiast pytanie, czy ten atut zostanie wykorzystany. No właśnie, jeszcze przypominam, pamiętając jeszcze, co też może działać trochę na wyobraźni, jest szachistką, więc każdy ruch powinien być przemyślany, ale jeszcze pytanie o chociażby miniony weekend, bo może rzeczywiście cały czas jesteśmy w tej takiej fazie jeszcze fascynacji panią mecenas, medialnej fascynacji i zaraz powinno wrócić wszystko na swoje tory, ale było tak, że przez weekend, kiedy weekendy w kalendarzu wyborczym są bardzo istotne, kiedy najwięcej się dzieje, no nic nie usłyszeliśmy, właściwie żadnej propozycji ani kwestii dotyczącej tego, co ma do zaproponowania Andrzej Duda, nie mówiąc oczywiście o dniu, no ale to już był poniedziałek, więc już po weekendzie. Jak słyszymy, to dopiero przed nami, tylko że poruszamy się w pewnej mimo wszystko iluzji i fikcji, bo z jednej strony oczywiście część komentatorów mówi, no nie wiemy, co Andrzej Duda ma do zaproponowania Polakom, ale umówmy się, Andrzej Duda wywodzi się z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, że formalnie, oficjalnie jest bezpartyjny, ale prezydent w Polsce zawsze z jakimś obozem jest utożsamiany. No nikt chyba nie powie, że Aleksander Kwaśniewski czy Bronisław Komorowski nagle byli postrzegani jako prezydenci całej Polski. Ale to jest takie mityczne hasło, które ciągle się pojawia w każdych wyborach, w szczególności prezydenckich. Dlatego, prezydent wszystkich Polaków, że my będziemy dla wszystkich. Dlatego też mówię, że jesteśmy w pewnej fikcji, w pewnej iluzji, no bo przecież wiemy doskonale, jakie są plany Prawa i Sprawiedliwości, wiemy, jakich zmian chce Prawo i Sprawiedliwość, więc możemy też założyć z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że Andrzej Duda wspiera ten kierunek i te reformy. Oczywiście będzie miał zapewne jakąś wizję swojej prezydentury, będzie miał być może coś do zaproponowania Polakom, o tym się przekonamy na konwencji programowej, która podobno za jakieś 2-3 tygodnie się odbędzie w któryś z weekendów, więc to jeszcze przed nami, ale też Andrzej Duda już dał się poznać Polakom przez ostatnie 5 lat. Ja myślę, że to raczej kandydaci, jego kontrkandydaci powinni pokazywać, jakich chcą zmian, bo Polacy mogą oceniać oczywiście różnie, pozytywnie bądź negatywnie Andrzeja Dudę, ale wiedzą, czego się spodziewać, wiedzą, jak reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, wiedzą, na co kładzie nacisk, Prawo i Sprawiedliwość, więc mimo wszystko postrzegam to trochę jako takie medialne gdzieś psztyczki, no bo umówmy się, to czy prezydent zaproponuje jedną czy inną rzecz, po pierwsze pamiętajmy, jakie ma umocowania prezydent, po drugie i tak to jest związane z obozem rządowym, a więc teoretycznie być może te zapowiedzi padną, ale w praktyce i tak najważniejsze tutaj będzie Prawo i Sprawiedliwość i to, czy Andrzej Duda uzyska reelekcję, że też nie. Panie redaktorze, czy kto najlepiej tak naprawdę rozpoczął tę kampanię wyborczą, a kto zaliczył taki kampanijny, polityczny falstart? Ja uważam, że najlepiej rozpoczął ją Andrzej Duda, ale nie dlatego, że teraz robi jakieś fenomenalne rzeczy, tylko Andrzej Duda prowadzi konsekwentnie swoją kampanię wyborczą od 5 lat tak naprawdę. Od momentu, w którym został zaprzysiężony na prezydenta, Andrzej Duda wyszedł do Polaków i przez 5 lat objechał wszystkie powiaty i to moim zdaniem teraz będzie bardzo, bardzo procentować. Fakt, że teraz Duda Bus wraca na ulicę, no pokazuje, że te spotkania bezpośrednie z Polakami mają bardzo dużą
wartość i bardzo duże znaczenie. Oczywiście mieliśmy ogromną konwencję Prawa i Sprawiedliwości, widowiskowa, efektowna, być może nieco mało efektywna, ale patrząc też na politycznych konkurentów Andrzeja Dudy, na politycznych rywali, no to też trzeba oddać uczciwość, że Andrzej Duda jest silny słabością swoich konkurentów. Oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi i to procentuje, zaczyna procentować w sondażach. Z drugiej strony Małgorzatę Kidawę-Błońską, która ma pasmo niekończących się gaf, wpadek, lapsusów, które być może nie są aż tak istotne z punktu widzenia polityki, ale na przykład jak widziałem sondaż Ibrisu dla Onetu, sondaż zaufania, to Małgorzata Kidawa-Błońska od listopada straciła 11 punktów procentowych. Mamy kampanię, Małgorzata Kidawa-Błońska powinna przekonywać do siebie Polaków, a na razie wygląda na to, że ona traci to zaufanie i to moim zdaniem jest dzwonek ostrzegawczy dla Platformy. Doktor Andrzej Janusz. Czy ja myślę, że kampania prezydenta Andrzeja Dudy znalazła się w pewnym takim, można powiedzieć, impasie, ale to nie jest związane z samą bezpośrednio prowadzeniem przez niego kampanii, przez jego sztab, natomiast jest to związane generalnie z kumulacją pewnych, no, można powiedzieć, niepomyślnych z punktu widzenia obozu władzy wydarzeń, które miały miejsce. To znaczy tak, słynny gest posłanki Lichockiej. Tutaj opozycji udało się w pewną narrację, oczywiście wiadomo, to jest jakby demagogia pewna polityczna, ale to jest gra polityczna twarda, ustawić między 2 miliardy na media publiczne czy na onkologię. Tak. To jakoś medialnie na pewno to jest kłopotliwe z punktu widzenia obozu rządzącego. Mamy kwestię właśnie teraz wejścia pani mecenas Turczynowicz jakby tą nową osobą, znaczy to jest taki pewien znak zapytania. W związku z tym sytuacja jest taka, że opozycja robi wszystko, żeby skleić prezydenta Andrzeja Dudę z obozem rządzącym, po to między innymi, żeby niepewne niepowodzenia obozu rządzącego, nie bezpośrednio samego prezydenta, też pośrednio wpływały na prezydenta Andrzeja Dudę. I to ja już odczytuję, że te ostatnie sondaże już to troszeczkę pokazały. To znaczy, po pierwsze, prezydent w poparciu nie idzie do góry, stanął w miejscu, a w niektórych sondażach już widać, jest minimalna tendencja spadkowa. I widać już to, że tendencja do tego, że jeszcze kilka tygodni temu mogliśmy rozważać, spekulować, że prezydent Andrzej Duda może wygra w pierwszej turze wybory prezydenckie, w tej chwili ten scenariusz się oddala. To znaczy, to jest scenariusz taki, że oczywiście prezydent jest faworytem, ma powyżej 40%, tak naprawdę dochodzi do swoistego, ja bym to określił, paktu o nieagresji między innymi kandydatami opozycji, wszyscy pod hasłem bijmy mistrza, czyli wszyscy oni de facto prowadzą kampanię przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. No to się można było tego spodziewać, ale to już w tej chwili następuje. W związku z tym moment jest taki ciekawy tej kampanii. I teraz, jeśli jeszcze mógłbym dodać, dlaczego prezydent jakby ten weekend był taki troszeczkę mało aktywny? Mi się wydaje, że prezydent czeka na to, co główni konkurenci. Teraz za kilka dni oni mają swoje główne konwencje programowe. Między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska. I moim zdaniem to jest trochę tak jak w meczu. Prezydent zaczął mocną tą swoją konwencją taką mobilizacyjno-konsolidacyjną. Teraz jakby opozycja jakby troszeczkę wykorzystuje te pewne lapsusy obozu rządzącego. I teraz prezydent czeka na to, z czym pani Kidawa-Błońska wystąpi i spodziewam się, że natychmiast po tym odniesie się do jej propozycji i moim zdaniem na pewno powinien też w tej kampanii pewne elementy programowe pokazać. To znaczy samo jakby kwestia tylko pokazywania tego takiego silnego związku między obozem rządzącym, Prawem i Sprawiedliwością, a prezydentem, że my jesteśmy razem, że warunkiem reform to jest to, żeby prezydent był, to może zabraknąć, mówię, do tych 50%. W związku z tym prezydent powinien troszeczkę jakieś nowe elementy programowe pokazać, może nie całościowego programu, bo się zgadzam, że całościowego nowego programu nie pokaże, bo ta wizja jest, to jest wizja pewnej kontynuacji. Natomiast pewne nowe elementy, żeby pozyskać wyborców, którzy do tej pory jeszcze się zastanawiają i nie wiedzą, na kogo głosować. A kto najsłabiej zaczął tę kampanię? Kto zaliczył ten taki falstart polityczny i tak naprawdę będzie tylko na tym tracił właśnie przez taki bardzo kiepski początek. Znaczy ja myślę, że tutaj Kosiniak-Kamysz za późno wszedł do twardej kampanii, bo ja uważam, że rzeczywiście jest tak jak te sondaże też pokazywały, że Kosiniak-Kamysz ma największy potencjał i rzeczywiście sondaże już pokazują, że gdyby doszło do drugiej tury, to on by mógł wygrać nawet z prezydentem Andrzejem Dudą. Tylko że polityka to nie jest matematyka. To jest taka sytuacja, że oczywiście Platforma nie zrezygnuje ze swojej kandydatki i jest w tej chwili mało prawdopodobne, żeby Kosiniak wyprzedził w pierwszej turze panią Małgorzatę Kidawę
Jabłońską. W związku z tym on troszeczkę za późno zaczął i moim zdaniem teraz idzie dosyć dobrze, ale za późno, zabraknie mu czasu i widać zresztą, że już przegrał tą rozgrywkę, bo Tusk, Donald Tusk, który z nim sympatyzował i widać było, wysyłał sygnały, że on będzie dobrym kandydatem, no cofnął mu poparcie de facto i poparł Małgorzatę Kidawę-Błońską, to znaczy uznał, że to Kidawa-Błońska wejdzie do drugiej tury. W związku z tym to jest ten ciekawy. No i jeszcze jeden kandydat, który moim zdaniem jest pewnym, ja mam poczucie zawodu, to jest Szymon Hołownia. To znaczy to zupełnie, jak się porównuje Kukiza sprzed 5 lat i Szymona Hołownia, to za Hołownią nie ma żadnego dynamiku, nie ma ruchu społecznego. Za Kukizem 5 lat temu czuło się pewne emocje, pewien ruch społeczny, za Szymoną Hołownią w tej chwili się tego nie czuje. I to było rzeczywiście wyczuwalne także na finale tej kampanii w Lubinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Andrzej Janus, Instytut Józefa Piłsudskiego, Karol Gaz do rzeczy.pl. A my wracamy po krótkiej przerwie z telewizją w Polsce.pl. Proszę zostać z nami.